Kambodżę. No, jest coraz więcej osób, które po prostu nie chcą być filmowane. Wynika to z tego, my nie oglądamy, nie czytamy, nie wchodzimy tam. Ja dopiero dowiedziałem się, że coś takiego istnieje jak te polskie portale. Tutaj w sumie od młodych, od młodzieży. A no, większość ludzi wie, w jakie tam idą opinie. No i po prostu nie chcą w to wchodzić. Mają rodziny, mają część firmy, ludzi, mają firmy. I nikt tego nie będzie ciągnął. I po prostu nie chcą być filmowani. My to szanujemy i dlatego no, te firmy tak wyglądają, jak wyglądają.